Bardzo długo czekaliśmy na dokończenie prac tu w tym miejscu, na Zadolu, właśnie budowy tego basenu. No, te oczekiwania wynikały z tego powodu, że zeszła pierwsza ekipa budowlana z realizacji tej inwestycji. Po prostu nie dali rady. Trzeba było ogłosić przetarg ponownie, wybrać kolejnego wykonawcę. No i dzięki Bogu ten wykonawca zrealizował całą inwestycję od A do Z. I dzisiaj możemy się cieszyć tym wspaniałym obiektem. Jest to basen miejski, który składa się z tej strefy mokrej, strefy suchej, czyli z dwóch niecek basenu sportowego i rekreacyjnego o różnej głębokości. A dodatkowo mamy brodzik dla dzieci, dwie fanny, jacuzzi, zjeżdżalnie, mamy strefę saun z dwoma saunami suchymi, jedną mokrą, z beczkami, wytwornicą lodu. Mamy halę sportową do gier zespołowych. No i coś, co różni te wszystkie trzy, ten basen od tych pozostałych dwóch, to strefa zewnętrzna. Tutaj w okresie letnim, w okresie słonecznym możemy korzystać z uroków natury poprzez wyjście na taras zewnętrzny na zieloną trawę. Jak wam się podoba na basenie? Bardzo fajnie. A co najbardziej wam się podoba? Zjeżdżalnia. A ja jacuzzi albo ten basen tam. Jacuzzi. Dwa lata temu pan prezydent Marcin Krupa uruchomił program pod nazwą Jak ryba w wodzie. Program dedykowany jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. I każde z tych dzieci w ramach swojej lekcji WF-u raz w tygodniu za darmo poprzez transport miejski zorganizowany przez Centrum Usług Wspólnych z Katowic te dzieci dowodzi na nasze dwa, już teraz trzy od poniedziałku baseny. My zabezpieczamy obsługę nauczycieli pływania i ratowników i każde dziecko ma możliwość nauki pływania, doskonalenia swojego pływania. Więc mamy nadzieję, że po paru latach w końcu znajdzie się taka perełka Katowic Pływacka, być może Otylia Jędrzejczak. Cennik również jest atrakcyjny, zachęcamy do założenia karty mieszkańca, prawda? Tak, oczywiście. Przede wszystkim trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że te wszystkie obiekty i wszystko, co się dzieje w naszym mieście, jest realizowane przede wszystkim z podatków naszych mieszkańców, a więc nie wyobrażam sobie, żeby oni mieli preferencyjnych warunków do korzystania z tych basenów, tym bardziej, że one nie pomieszczą ograniczonej liczby osób, tylko jednak na basenie może około setki przebywać w danej godzinie, a więc ta rotacja musi być taka dość częsta, tak żeby wszyscy mogli skorzystać z wszystkich usług, które tu są możliwe do uzyskania. No i oczywiście tańsze bilety dla mieszkańców to 8 zł i 4 zł ulgowy za 60 minut. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam.